Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Jakuszyn Here. I zanim przejdziemy do głównego filmu, chciałbym omówić kilka spraw, przykładowo dlaczego mnie nie było bardzo długo. No, rzecz była bardzo prosta. Uszkodził mi się telefon totalnie. Znaczy, telefon funkcjonować funkcjonuje, tylko że po prostu połowa ekranu nie łapie dotyku. No i praktycznie nie da się w nic grać. Dlatego musiałem zająć się pewniejszymi sprawami i zainwestować w nowy telefon. I teraz mam Xiaomi Redmi 7. Dla ciekawskich wersja 2-gigowa, a pamięci 16 GB, ponieważ jestem biedakiem i nie stać mnie na lepszy telefon. Korzystając z okazji, że muszę przetestować ten telefon, odpalimy sobie betę FIFA Mobile 20, ponieważ jestem zaciekawiony. Lado 220. W razie, nie, EcoBoost. I całe szczęście, bo nie chciałem się logować jeszcze. O kurde, nutka. Mam nadzieję, że mnie nie zagłuszy. No najwyżej się ściszy albo coś w ustawieniach tam przy montażu nazwi się. Nazwiemy się po prostu beta. Muzyczka z FIFA 19. Znaczy to pewnie tak będzie, bo to w większości pewnie będzie się na silniku no, FIFA 19 po prostu. Wszystko podobne, póki nie wprowadzą pewnych zmian przed premierą, która w sumie już za, nie wiem, no zapewne za jakieś 1,5 miesiąca może. Jeżeli dobrze pamiętam, to premiera FIFA 19 Mobile odbyła się albo w październiku, albo właśnie w listopadzie. Czekali, czekali, no i się doczekać nie mogli. To. Jest piłka. No i wszystko praktycznie podobne będzie. No to wina. Nice. No. Kurde, próbuję rozszyfrować nazwisko kolesia. Nice. No co? Wszystko będzie praktycznie. O kurde, trafiając z bramkarza. Wszystko będzie identyczne, ponieważ. Nie mogę coś ciszyć, mogę. Ponieważ jeszcze mówię, jak mówiłem, muszę wprowadzić pewne zmiany. A to też przyjdzie pora. Pora w kipę. Super. Ale w pora się mogę zrobić. Gdybym grała lepiej. A ponieważ... czy jeżeli gra tak miałaby mi działać? Znaczy, bo jeszcze nie wiem, bo to dopiero minigierka jest. Chciałbym odpalić mecz. Żebym mógł zobaczyć, jak działa mi ta gierka. Bo to mam nowy telefonie. Jakiś Rubio. O kurde. Co to jest za liga? Nawet nie mam pojęcia. No ale przycinać to się nieźle teraz przycina. Właśnie nie wiem, czy to jest wina tego, że to jest beta, czy mojego telefonu. Miejmy nadzieję, że to wina tego, że to beta, bo jeżeli tak miałaby mi gra działać, to raczej ten. Mogę wyjść? Nie. Chciałbym się zwiesiło znów. Cholera. Już jesteśmy z powrotem, musiałem sobie wyciszyć muzykę i zmniejszyć grafikę. Dziwne, ogólnie gra mi pokazywała, że na najwyższej grafice jest rekomendowany w mój telefon, ale szczerze powątpiewam, to dlatego wolę sobie zmienić na super niską. Zawsze wolę mieć pewność, żeby mieć więcej tych klatek, ponieważ dlaczego nie? Znaczy, no na pewno lepiej by się grało super grafiką, kurde, high definition, tak dalej, no ale no. Przyzwyczajony jestem do tego, że moje telefony były z tej dolnej półki, ewentualnie z średniej. I po prostu gry nie wyrabiały. Znaczy telefon nie wyrabiał przy grach, że tak powiem. Kojarzyłem klub, bo on jest z Rosji. Lokomotiv? Chyba tak, Lokomotiv, właśnie nie wiem, nie chcę się zbłaźnić.
Dobra. Zobaczmy, jak się steruje graczem. O, nawet fajnie. System podobny do tej właśnie z FIFA 19. W sumie chyba to jest nawet ten sam tutorial. Kurde, żeby nie było, że oni nam wcisną tą samą grę, tylko że nowy układ kart będzie. No i na pewno nie będzie również Juventusu, ponieważ Juventus podpisał umowę na wyłączność z tym. Z PES-em. O kurde. No i nie będzie Juventusu, tylko będzie jakiś inny klub, którego już nazwy nie pamiętam. Więc skończyliśmy już tutaj tutorial. Teraz będziemy grać mecze. Aberdeen Football Club. Kurde, zastanawiałem się, co to jest za herb. Bo może z wyglądu kojarzyć, ale z nazwy klubu nie za bardzo. O kurde, co to jest? O panie. Będziemy grać mecz na boisku Disco Polo. Będziemy tańczyć z piłką, będzie wybitniejszy. Będzie szalona zabawa. Szalona zabawa. Dobra, możemy grać. Cholera, tylko że to jest ten pojedynczy joystick, za którym nie przepadam. Ale, o kurde, nie trafiłem. Ale możemy spróbować wygrać te mecze pierwsze. Że tak powiem, bardzo ciekawa kompozycja murawy. Taka zielono-czerwona. Jak ja wam się nie podoba, to nie jesteście tolerancyjni, kurde, musicie się przyzwyczaić. Bo to oni są... Nie, my gramy u siebie? Kurde, ciężko to określić, ale chyba raczej gramy na wyjeździe. Chyba tak, dobra, nie, nieważne. Gramy na wyjeździe, więc jakby to powiedzieć... Musicie się przyzwyczaić do preferencji kolorystycznych gości, gospodarzy. Kurde, coś jest ze mną nie tak, chyba jestem pijany. Chyba jestem, nie wiem. No. I będziemy teraz próbować ograć ten zakichany komputer, bo jak na razie to moje ataki nie są zbyt takie, no, niezbyt dobre, ponieważ nie mogę wbić ani jednej bramki. Miałem trzy sytuacje i nic. Teraz próbujemy ograć tu obrońców. Biegnie Rubio, snajper. Mówiłem, że to jest snajper. Kurde, patrzcie, wymierzone, wycelone, wycelowane i pum, jest punkt. Ale on przystojny, zwycięzcą. Ciekawi mnie, czy Krzysztof Piątek w FIFA 20 dostanie swojego game face'a, bo wygląda, czy to nie wygląda jak nie wygląda jak karta TOC. Bo on dostał TOC'a i on był w rezerwie, z tego co pamiętam. Kurde, zastanawiam się, czy nie ściągnąć sobie FIFA 20, bo ogólnie FIFA 20 mam, FIFA 19. Tfu, Joel Lopez. Dobra, zastanawiam się, czy nie ściągnąć sobie właśnie FIFA 19 i nagrać jakiegoś odcinka czy coś. Ponieważ trwają te całe śmieszne, ten śmieszny event, ten presezon czy coś tam, ale szczerze mówiąc już nawet nie chce mi się grać tego sezonu, wolałbym się pobrać na przykład PUBG'a i zrobić z tego odcinek, albo znaczy gameplay cały może nie, jeżeli bym grał z jakąś ekipą wtedy tak, ale że będę grał znacznie samemu, to jakieś, nie wiem, najlepsze momenty z PUBG'a czy coś. Coś można pomyśleć nad tym, bo do poniedziałku, w poniedziałek zaczynam pracę, już na umowę, także Szeba będzie pracował legalnie, super. Beta tester Aberdeen, Aberdeen, nie Aberdeen, bo zaraz się będą czepiać, kurde, fani Aberdeenu, Aberdeen, przepraszam. Dobra, jest 3-0, czyli moje ataki są coraz skuteczniejsze. Kurde, najgorsze jest to, że ja nie mam czym testować ogólnie tej gry, bo jeżeli dostaje się zawodników z maksymalnie 70 overallem, to ani sztuczki, o, chociaż tu wykonam jakąś kurde roladę mocy. No... To było chamskie, a sędzia oczywiście nie widzi. Ogólnie ja nie widzę tutaj sędziego. Nie, widzę sędziego dobrze, przepraszam. Miał strasznie podobne stroje do mojego i po prostu mi się myli. Albo, czekajcie. Nie, to był sędzia. Autentycznie, no ma podobny strój, tylko że nie ma numeru na koszulce i... Kiedy stoi się tak w miarę oddalonym od ekranu, jak ja zawsze, to ciężko rozróżnić. Ogólnie...
Ten bramkarz jest, jakby nie patrzeć, mądrzejszy niż w poprzedniej FIFA, ponieważ takie zwykłe strzały z boku, które wykonuje teraz w FIFA 19 na bota przechodziły bez problemu. A tutaj no broni jak szalony, że tak powiem. Tam nie było spalonego? Kurde, wydaje mi się, że byłby spalony. Tak, na pewno z tej perspektywy kamery da się zauważyć to, czy był spalony, naprawdę. No, najwyraźniej nie było. Właśnie to mecz treningowy i nie ma. No bo takie... O, przepraszam, nie wyspałem się. Takie gole... Znaczy, no takie podanie ogólnie wyszło dziwne. O, widzicie, tu koleś zgłasza, że... Zgłasza ręką, że spalony. Nie było spalonego. Nie mam pojęcia, czy to jest właśnie to, że peta, czy nie. Zobaczmy, jak się będą zachowywać nasi gracze, kiedy będzie sterował nim komputer. Czy w becie już została wprowadzona taka lepsza sztuczna inteligencja naszych graczy, bo komputera, to muszę przyznać, że jak na betę, to nawet spoko, bo bramkarz nie wpuszcza byle pizdy. No to nie była byle pizda, bo przecież strzelał dosyć mocno, ale ogólnie mówię, że takich baboli nie wpuszczał ten bramkarz. To mi się podoba, kurde. O, i koniec meczu. Beta tester wygrywa z Aberdeen 5 do 0. 5 do 0. Czyli do zera. Jeżeli ktoś nie ma niemieckiego w szkole, to powiem. No, i że tak powiem, mecz zakończony. I aż tak źle nie było. Jakiś Majer, kurde. Beta. Newport. Tabela. Ja nie rozumiem, po co ta tabela. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. A tu mamy staminę do grania meczy. No, ogólnie to gra z botem mi się podoba, bo znając życie, head to headów grać nie będę. No i odnośnie tej FIFA, znaczy tej bety, to mogę tylko powiedzieć, że z zaciekawieniem czekam po prostu na premierę, która odbędzie się najprawdopodobniej za miesiąc, ewentualnie za półtora. Jeżeli moje kalkulacje tu się nie mylą, wiecie, a ja w tym, jak to się nazywało. Dobra, nieważne, spaliłem żarcik, dobra. Mówił do was Jakuszyn Here, trzymajcie się i pamiętajcie, ja nie umieram, ja tylko leżę nawalony gdzieś, kurde, w rowie. Trzymajcie się, na razie.